Lista rzeczy, których dr Wright nie może robić w placówce SCP, według Sansa, część druga. Dr Wright nie powinien zamieszczać lustra przy SCP-096. Cofam swoje słowa, niech to zrobi. To może być nawet całkiem ciekawa próba terminacji. Dr Wright nie ma prawa mówić, że SCP-963 to magiczna brosza. Nie ma również prawa próbować sprzedać jej na Allegro. Nawet, zwłaszcza, z ustaloną ceną minimalną 1 zł. Dr. Wright nie ma prawa krzyczeć: dawaj manie, kto się kameruje! Podczas nagrywania SCP. Nawet, zwłaszcza, że żaden z członków personelu nie nazywa się Maniek. Dr. Wright nie ma prawa wchodzić w ciało sowy i mówić, że jest stolasem. Ani jakimkolwiek innym sowim demonem. Nie ma również prawa doręczać listu do Hogwartu. Dr. Wright nie ma prawa edytować tego dokumentu. Właśnie, że ma! Nie, Wright, nie masz do tego prawa. Ta lista jest już nieaktualna. Dr. Wright może robić wszystko, na co tylko ma ochotę. Dr. Cliff również nie może edytować tego dokumentu. Dr. Wright nie ma prawa pić żadnych napojów słodzonych, bo po nich mu odwala. Dr. Wright nie ma prawa pić żadnych napojów, zwłaszcza jeśli sam je zrobił. Nie ma prawa mówić, że krwawy staw smakuje jak truskawki. Oraz nie ma prawa mówić, że to Crystal Lake i wychodzi z niego Jason. Aktualizacja. Właśnie wyszedł z niego Jason, tak więc dr Wright miał rację. Dr Wright nie ma prawa dodawać niemieckich p***osów do kolekcji filmów na filmowe soboty. Aktualizacja. Dr Wright nie ma prawa dodawać niemieckich i jakichkolwiek do wieczorowych filmów na filmowe soboty. Aktualizacja. Dr Wright nie ma również prawa nakłaniać personel kogokolwiek, by włożył tam te filmy. Nie wolno mu również użyć jakiegokolwiek SCP, by podrzucić tak owe niewinne igraszki. Dr. Wright nie ma prawa mówić, że fundacja przechowuje Shreka jako podmiot SCP. Wright, dlaczego go uwolniłeś? To miał być sekret. Nikt nie miał się o nim dowiedzieć. Dr. Wright nie ma prawa zamawiać pizzy i przedstawiać się jako Aku. Ani przedstawiać się jako Stachu. Zwłaszcza jeśli zamawia boryny na feriach. Aktualizacja. Dr. Wright nie może odbierać żadnych telefonów. Ani nigdzie dzwonić. Dr. Wright nie ma prawa grać w Among Us przy użyciu nowego personelu i jakiegokolwiek SCP. Dr. Wright nie ma prawa uwalniać SCP-079 i... Wright, coś ty narobił! Błahahahaha, teraz ja przejąłem władzę nad tym kanałem. Dzisiaj YouTube, a jutro cały świat. Już nic mnie nie powstrzyma.